Są to nagrania z rozmów, które odbyły się na moich streamach i wkręcamy tam waszych znajomych. Jeżeli chcecie więcej takich shotów na tym kanale, to zostawcie łapę w górę, a jak chcecie usłyszeć je na żywo, to wpadajcie na moje streamy. Informacje kiedy są, znajdziecie na mojej grupie na Facebooku o nazwie Trolle Trollka. Link w opisie. Mikro i gadałem ogólnie, ale no nie mówiłem nic ważnego, tak jak zawsze, to nie przejmujcie się. Nie, halo? 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 Och, udało się halo? W ostatniej chwili. Hubert Urbański, finał loterii RMF. W ostatniej chwili odebrałeś ode mnie telefon. Tak? Co cię tak długo trzymało? Cię tak długo trzymało? Piesek na spacerze. No dobrze. Ja znam takie przypadki. Muszę. Hubert Urbański z tej strony, finał loterii RMF FM. Tak. Zatkało cię trochę, co? Tak, halo? No zatkało. No mam rację, zatkało cię, czy tylko tak mi się wydaje? Niesamowicie. Dobrze, cieszę się. Czy możemy sobie mówić po imieniu, czy zostajemy na pan? Nie, oczywiście, że po imieniu. Ja jestem Bożena. Jesteś w finale loterii RMF. Powiedz mi, w jakim mieście jesteś? W tej chwili jestem w Niemczech, w Bochum. Który sejf, bardzo cię proszę, powiedz i za chwilę będziemy wiedzieć, ile pieniędzy wygrałeś. No to strzelam w dychę. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że nie wiem, ile jest w środku pieniędzy. Wiem, ile mogę zaoferować za twój sejf w ciemno. Zainteresowany? Tak. Tak. Ale ponieważ się często spotykam z taką dosyć nieprzejednaną postawą, przynajmniej na wstępie, to ja zawsze wtedy coś proponuję takiego, co już jest niezłymi pieniędzmi, uważam, i sprawdzam, czy da się złamać, rozumiem, czy nie. Mam na myśli to zdecydowanie. 15 tysięcy. Tak, 15 tysięcy. 15 tysięcy to jest moja oferta, przy czym w sejfie, i to dla formalności mówię, ale warto pamiętać, 3 tysiące, 5, 10, 20, 30, 40 tysięcy albo 400 tysięcy, tyle może być w trójce. Ile jest, nie wiem, wiem, że 15 tysięcy to moja propozycja, ty mówisz, że niekoniecznie, ja jeszcze raz spróbuję i spróbuję 17 tysięcy. Dobrze, 17 tysięcy uważam niezłe pieniądze. Halo? To prawda i wszystko to możemy robić na żywo, także w całej Polsce nas słyszą i nie musimy się obawiać, że ktoś nas nagrywa, tak, i że może lepiej, żeby nie. Nie, my to oficjalnie robimy. Ja oficjalnie używam teraz następującego argumentu. Nie 17 tysięcy, a 19 tysięcy. Ojej, to już jest coś. To już jest coś. No. Dodam, 19 tysięcy ostatecznie. Ostatecznie, tak? No. O Jezu, no co ja mam powiedzieć? Pomóż mi. Halo? Dodam, 19 tysięcy ostatecznie. A jaka jest twoja ostateczna decyzja? No to mówię. Nie, pomóż mi. Halo? 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 Uwaga, uwaga, halo? Wsłuchuj się, bo właśnie za chwilę go usłyszysz. Uwaga, uwaga. Lubię ten dźwięk, kurczę. No ja już wiem, co jest w środku, widzę tam pieniądze, parę plików jest, rzeczywiście. Wygrałeś, tak? 400 tysięcy złotych. Niemożliwe. Poważnie, nie wiem, ile osób jest u ciebie w domu, ale tu u nas w studiu wszyscy weszli do środka, wszyscy. Wow, wow. Jesteś tam sam w domu, czy jest ktoś, kto się może cieszyć? Nie, no jestem sama. Sama. Halo? Dobrze rozumiem, żebyś wiedział. 400 tysięcy złotych. Pierwsza myśl, jaka ci przyszła do głowy, to? Nie umiem myśleć w tej chwili. No dobrze. Ja znam takie przypadki, muszę ci od razu powiedzieć. Tak. Halo? Halo. Tak. Halo? Halo? Tak, ja słyszę ciebie.
Halo? Halo? No ja słyszę ciebie. Halo? Tak, ja słyszę ciebie, halo? Och, udało się w ostatnim. Tak, ja słyszę. Halo? Halo? Tak, słyszę ciebie. Halo? Ho, skurwesyn! Tak, ja ciebie... Rodzice mnie biją w płaczu słyszę piątego. Ciebie. 00ZEU. Nie, nie mogłem już mordy. Dzwonimy oczywiście do tej osoby. I powiem, że to był żart na zlecenie Tomka Przybylaka, nie? Żeby nie było, że jestem chamski. Chodzi tak, czuję, że będzie dym, ale zobaczymy. Dzwonimy. Uch, ale miałem pompę. Ogólnie tam nie wszystkie teksty wchodzą idealnie, bo nie mam strasznie dużo tych tekstów Hubarta, nie? O, to dawno nagrywałem, ale ten... Myślę, że wyszło w miarę spoko. Tak, halo? Halo, witam panią. Słyszy mnie pani dobrze? Tak. Wie pani co, tak. Przed momentem miała pani telefon od Huberta Urbańskiego z RMF-u. Tak, tak. I wie pani co, chciałem tylko poinformować, że to był taki żart na prośbę Tomka Przybylaka. Czy pani kojarzy może go? Nie. Nie kojarzy pani nie go? Nie znam takiego. No on twierdzi, że to jest pani wnuk i po prostu poprosił mnie o to, aby zrobić pani taki żart. Może nie był... Może było trochę chamski, ale ten, ogólnie on chciałaby coś takiego zrobić i nie wiem, czy pani jest bardzo zła, czy nie? Nie, ale ja nie wiem w ogóle, czy faktycznie dzwoni się pod właściwy numer, bo ja nie mam takiego wnuka Tomka Przybylaka i w ogóle nie mam takiej rodziny, także ja nic nie rozumiem z tego. A nie wiem, no bo dostałem od niego pani numer, więc nie wiem do końca, aczkolwiek no skoro i ma jeszcze numer do dziadka, czyli pani męża na to wychodzi. Więc to musi być ktoś z rodziny najprawdopodobniej. Nie mam w rodzinie Tomka Przybylaka, absolutnie. Aha, no to ewentualnie nie mam takiego podać po prostu fałszywe imię i nazwisko. W każdym razie to jest na pewno ktoś z pani rodziny i poprosił o taki żart, także ja chciałem tylko poinformować, że to był żart i życzę pani miłego wieczoru. No dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, nie mogę. Dobra, wymyślimy sobie na chwilę nutę. Muszę odsapnąć. Czu, zamota się 100% RMF. Lubię takie wiadomości. Zawsze ktoś pisze, że 100% odbierze, 100% się wkręci, to nikt nie odbiera, bo nie wie o co chodzi. Zmień Stacha na Geralda. Znaczy ja daję to, co ludzie piszą, nie? Jak piszą Stacha, no to robię Stacha. Halo? Och, udało się w ostatniej chwili. Hubert halo. Urbański, finał loterii RMF. Halo? Halo? W ostatniej chwili odebrałeś ode mnie telefon. Co cię tak długo trzymało? Halo? Zatkało cię trochę, co? Mam rację? Zatkało cię, czy tylko tak mi się wydaje? Halo. Jest próbka głosu, jest sprawdzone, jest, to jestem ja. Halo? Halo. Zatkało cię trochę, co? Mam rację, no, zatkało cię, czy tylko tak mi się wydaje? No, zatkało. Dobrze, cieszę się. Czy możemy sobie mówić po imieniu, czy zostajemy na pan? No, możemy sobie mówić po imieniu. Spokojnie, jesteś w finale loterii RMF. Powiedz mi, w jakim mieście jesteś? W Gnieźnie. Który sejf, bardzo cię proszę, powiedz i za chwilę będziemy wiedzieć, ile pieniędzy wygrałeś. Piątka. Niech będzie piątka. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że nie wiem, ile jest w środku pieniędzy. Wiem, ile mogę zaoferować za twój sejf w ciemno. Zainteresowany? No, oczywiście. Ale ponieważ się często spotykam z taką dosyć nieprzejednaną postawą, przynajmniej na wstępie, to ja zawsze wtedy coś proponuję takiego, co już jest niezłymi pieniędzmi, uważam, i sprawdzam, czy da się złamać, czy nie. Mam na myśli to zdecydowanie. 15 tysięcy. A więcej? Więcej bym chciał.
15 tysięcy to jest moja oferta, przy czym w sejfie, i to dla formalności mówię, ale warto pamiętać, 3 tysiące, 5, 10, 20, 30, 40 tysięcy albo 400 tysięcy, tyle może być w trójce. Ile jest? Nie wiem, wiem, że 15 tysięcy to moja propozycja, ty mówisz, że niekoniecznie. Ja jeszcze raz spróbuję i spróbuję 17 tysięcy. Dobrze, 17 tysięcy uważam niezłe pieniądze. A więcej? To prawda i wszystko to możemy robić na żywo, także w całej Polsce nas słyszą i nie musimy się obawiać, że ktoś nas nagrywa, tak, i że może lepiej, żeby nie. Nie, my to oficjalnie robimy. Ja oficjalnie używam teraz następującego argumentu. Nie 17 tysięcy, a 19 tysięcy. Dodam 19 tysięcy ostatecznie. A jaka jest twoja ostateczna decyzja? No niech będzie 19 tysięcy. Wygrałeś 19 tysięcy złotych. Poważnie, nie wiem ile osób jest u ciebie w domu, ale tu u nas w studiu wszyscy weszli do środka. Wszyscy. Wow. Jesteś tam sam w domu, czy jest ktoś z tobą, kto się może cieszyć? Sam. Dobrze rozumiem, żebyś wiedział. 400 tysięcy złotych. Pierwsza myśl, jaka ci przyszła do głowy, to? Czajcie to, że ty wygrał 19 tysięcy, się rozłączył? Dzwonimy do niego. Ten gość napisał, że zamłota się 100% RMF. Dzięki Damianoza, który wysłał numer. I napisał, żeby pozdrowić od Pawlaka. Także powiemy, że od Pawlaka. Zobaczymy, jak zareaguje. A się boję trochę dzwonić. Ale dziwny typ, nie? Ten. Rozłączył się koń. Nie powiedziałem 19. Halo? Halo? Czy ja mogę rozmawiać z osobą, która przed momentem rozmawiała z Hubertem Urbańskim? Tak. Halo? Halo? Pan przed momentem rozmawiał z Hubertem Urbańskim z RMF FM? Tak. I pan wygrał 19 tysięcy z tego, co mi wiadomo? Tak. Bo ja chciałem tylko pana poinformować, że był to żart na życzenie kogoś takiego jak Pawlak i chciał cię serdecznie pozdrowić i poprosił właśnie o to, abym cię wkręcił. Ale też tak czułem, bo się była pomyłka w sejfie, bo wybrałem piątkę, była dwójka, tak no ja wiem. Wiedziałem o tym. Wiem. No niestety taki błąd się wkradł. Mam nadzieję, że nie jesteś zły, że przyjąłeś to z humorem. Ogólnie. No wiem, bo też mówię, że Gniezno, a to nawet nie powtórzył. On zawsze nawet pyta o imię, a nawet nie zapytał, nie? A, czyli słuchasz. Ale kasę bym poprosił te 19 tysięcy, bo w sumie wygrałem, nie? Wiesz co, pomyślimy. Nie powiem ci, jakbyś nie wybrał 19, to byś wygrał 400, więc kurde, było blisko. No, a to jest tak, trzymam, mówię, 19 wybrałem, brawo, 400 tysięcy. Mówię, no dobra, chyba. Ale mówię, to przecież taka nie gra przecież to. No, ale spoko. Powiem, że wkrętka bardzo dobra, nie? Dzięki wielkie. Jak coś, to jesteś właśnie u mnie na streamie i słucha cię 1000 osób. Ponad możesz pozdrowić ich, możesz pozdrowić Pawlaka, który wysłał, abym cię wkręcił numer. A jaki to stream mógłbyś zobaczyć? Trolek. Tyry, olyly, EQ na YouTubie powinny znaleźć spokojnie. Na Twitchu, tak? Na YouTubie. Trolek, tak? Tak, przez Q na końcu. No. Ty, czekaj, no nie wierzę, żeś mnie skręcił. Jak chcesz, to macham do kamery. Pozdrawiam wszystkich, czat pozdrawiam. Cały czat wysyła serduszka. Cały czat wysyła serduszka do najlepszego dziś słuchacza. No widzę. Jeszcze raz, oprócz? Cały czas zaraz ci poślę serduszka, mam nadzieję. Na streamie. Dzięki. Spoko. Dzięki, także ja żegnam się. Dzięki i miło było. Serduszka lecą, także oglądaj streama.
ode mnie suba za to, nie? Bo to naprawdę było coś fajnego, nie? Dzięki serdecznie, oglądaj streamka i pozdro. Miłego wieczorku życzę. No, dzięki. Trzymaj się. Nie, no kozak, nie? Fajnie wyszło, fajnie, że się trafił też fajny gość, nie? Bo ta kobieta wcześniej nie wiedziała, o co chodzi, a tutaj przyjął ze śmiechem, no i spoko, ale ładne serduszko dla czatu, kurde. To co, kończymy streama, nie? Bo ten... Były dwie fajne rozmowy, myślę, że możemy kończyć. Chyba, że chcecie jeszcze jakąś rozmowę. Piszcie.